Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Wyszła nowa drużyna, która szczerze mówiąc jest bardzo fajniutka, więc zobaczmy sobie co jest w zadaniach, a w zadaniach mamy oczywiście Zakarię, którego na 100% zrobię. No karta mogłaby być troszeczkę lepsza, nie wiem czy Sow nie będzie troszeczkę lepszy od niego, no zrobię go i potestujemy. SBC z tego co widziałem wyszedł Payet, czyli też tak sobie, ale nie jest źle, szkoda, że nie... A jest na pozycji centralnej, kurczę, to całkiem spoko, bo myślałem, że jest na jednak LS. No statystyki Payeta są fajne, może go zrobimy, jeszcze jakie ma wymagania, bo na to nie patrzyłem. Zobaczmy, 8-5, 8-6, kurde, 8-4, 8-5 pomyślałbym, szczerze mówiąc. No i wyszła tam oczywiście jeszcze jedna paczuszka, którą już zrobiłem. Otworzymy sobie te paczuszki, które przygotowałem, mam tu jakieś 8 paczek, a dodatkowo pokażę wam nowy zespół, który zrobiłem i jest on naprawdę kozacki. Dobra, zacznijmy, złota paczka, no wiecie, nie spodziewam się fajerwerków, ale może, kto wie, może akurat coś fajnego siądzie i uwaga, pierwsza paczka, to była złota paczka, także no bez szału, bez szału. Kolejna paczka, mała paczka piłkarzy Elektrum, czy coś tutaj będzie fajnego, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy i o Jezu, srebrna karta rzadka, no to... Średnio. Dobra, teraz się zgapnąłem, że tu nie mam 8 paczek i trochę, czy tam 9 zrobiłem wam trochę, was trochę w balona, bo są tutaj dwie paczki z żetonem draftu, które odblokowałem za sezony i za 15 meczy w Division Rivals oraz paczka z rzadkim piłkarzem 8-5+, którą musiałem zrobić, bo już mi się tam duplikaty nazbierały. Ale oprócz tego jest kilka fajnych paczek, na przykład złota paczka rzadkich kart, no... Może coś poleci, może coś fajnego poleci. Fajnie jakby był z tych paczek walkout. Oczywiście, no nie liczę szczerze mówiąc, nie mam takiego nastawienia, że będzie walkout, ale no nie ukrywam, fajnie by było, nie? No dobra i kolejna paczka to jest z tego SBC, które zrobiłem dzisiaj, czyli mała paczka rzadkich piłkarzy. Fajnie, pół paki za 50 z gwarancją overalla. Kurde, nie sypie, nie sypie, nie sypie, ale dobra, oni przed paczką z... Paczką 8-5+, się rozgrzewają najwidoczniej. Natomiast paczki na razie... Tragedia, tragedia, naprawdę. No dobra i ostatnia paczka i lecimy do składziku. Mega paczka to jest za 15 wygranych w Division Rivals. No może akurat, może się tu uda jakieś ekrany. Lookout! Kurde, super. O Jezu, Hiszpan Eszpad. Ech, Sergio Busquets, chyba go nie mam. Chyba go nie mam, ale cieszę się, że to był walkoutik mimo wszystko, bo będzie na jakieś przypałki. A więc, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, przedstawiam wam mój nowy zespół. I tak on się prezentuje. Kupiłem Collinsa. Grałem nim w drafcie i grało się naprawdę wybornie. Nawet z tym samym stylem gry go kupiłem. Kupiony za 74 tysiące monet. Kolejnym zawodnikiem jest zrobiony Felipe Anderson. No siedziałem dzisiaj do tego dnia, do piątku, do tej 19 i robiłem Andersona, bo w pewnym momencie stwierdziłem, ej kurczę, fajna karta, chcę ją mieć. I zacząłem cisnąć to od tego gościa. No i jak widzicie, udało się zrobić. Karta za darmo, więc całkiem spoko. Kolejną kartą jest Nicolo Barella, kupiony za 80 tysięcy. Chyba teraz troszeczkę poszedł w dół, ja go troszeczkę wcześniej kupiłem. Widzicie, mam 30 meczów. O kurde, nie wiem gdzie te 30 meczów nim zagrałem. No ale już zagrane tyle ma. Kolejnym nowo starym zawodnikiem jest Reece James. Trafiłem go kiedyś tam w paczce i teraz stwierdziłem, że damy go do składu, dałem mu cień. Mam nadzieję, że będzie dobry. No i dwie perełki przed nami. Pierwszą perełką, jak pisaliście w komentarzach, tak zrobiłem. Antonio Di Natale, kupiony za prawie 400 tysięcy. No mam nadzieję, że w duecie z Torresem będzie dawał naprawdę radę. No i chyba najdroższy zawodnik, którego kupiłem, którym już zagrałem jeden meczek, ale z ławeczki. I był naprawdę przekozacki. Panie i panowie, Sterling. Raheem Sterling, no naprawdę fajna karta, nie będę ukrywał. Zagrałem nim, tak jak mówiłem, jeden meczek i chłop z ławeczki strzelił 2 gole. A, myślałem, że miał asystę. No nie miał, ale 2 gole załadował w naprawdę trudnym meczu. Jeżeli chodzi o taktykę w trakcie meczu, to będzie ona wyglądała w ten sposób. Dobra, a więc ciśniemy pierwszy meczek w Mistrzostwach FUT. Zobaczmy, jaki składzik będzie miał. Rywal, okej, jest ten nowy Edward. Petr Czech na bramce, którego po prostu nienawidzę. Żałuję, że SBC o niego nie zrobiłem. Naprawdę, po czasie żałuję, że nie zrobiłem jego SBC. Dużo nowych twarzy w zespole, no mam nadzieję, że nie pogubię się przez to za bardzo. Pierwszy raz gram Di Natale w zespole, pierwszy raz gram Felipe Andersonem w zespole, także no mówię, sporo tych nowych zawodników jest. Dobrze, Reece James, o Jezus, no pochwaliłem już, nie? O, Collins właśnie jeszcze, Collins jest tym nowym zawodnikiem. No zobaczymy, zobaczymy, jestem mega ciekawy tych zawodników. Ajajaj, prawie no, prawie się udało tam podać, jakby to było podanie do Sterlinga, to... Oj, biedni by byli moi rywale, a tutaj Edward, dobrze trap, naprawdę dobrze. Oj, dobrze. Kurde, na razie Reece James tutaj mi spina ładnie obronę. I pięknie Reece James, znowu podłącza się...
do ataku. O Jezuniu, dobry ten Zyla jest. Ten Collins to jest troszeczkę też takiego rodzaju teścik, bo kurde, no ostatnie mecze sobie, o, w ogóle awansowałem do Ligi Elitarnej i ostatnie mecze, no Upamecano dobrze sobie radził, ale serio? To było żałosne, szczerze to było żałosne. No i Upamecano w ostatnich meczach naprawdę sobie radził, także no, ale już powiedziałem, że go kupię, to go kupiłem. I 2-0, co ten trap taki, kurde, on latał do tych piłek, ale coś dolecieć nie może. Weź z tą cieszynką, ty pajacu, wyjazd. Get out. Jakbym chwilę poczekał, to bym miał naprawdę fajne akcje, a tak to, kurczę, coś... No świruje za bardzo. Dawaj, Collins. Kurde, no z Pele sobie, chłopie, radziłeś, to z Benzemą sobie nie poradzisz. Nie no, świetnie, po prostu klasa, dobra. Nie ma co, naprawdę nie ma co. 3-0 jest, gościu ma, no szczęście, jakiego dawno nie widziałem. Gramy jeszcze jeden mecz, nie ma co, naprawdę, ze szczęściem czasami się nie wygra. No słabo zaczynamy Food Champions, nie będę mówił, że nie, ale może teraz się to zmieni, okej. Okay. No składzik dużo luźniejszy, nie ma co mówić, ale przeciwnik czy będzie luźniejszy, przekonamy się niedługo. A Bediego Pelego w ogóle wywaliłem ze składu pierwszy raz, kurde, w historii futa mojego. A Bedi Pele chyba jest poza składem, odkąd go trafiłem. Także no, moment historyczny też i przełomowy. I Zyle, dawaj! Dobra, ale już są akcje, już widać, czuć tą przewagę na ten moment. Sterling ma takie odejście, ja pierdzielę, naprawdę. To Jezu, Torres, pało ty, Boże, Torres! To, Di Natale, dobra, gol, brawo. I znowu on. A Fernando! I mamy 2-0, tym razem Sterling z asystą. No mówię wam, Sterling, nie grałem nigdy tak szybką kartą. Gościu ma takie odejście, no... O kurde. O, ale to skopał. Na razie ten Collins, kurde, no nie taki jak w drafcie. Martwi mnie to. Anderson. Wow, co się stało? Ale no 3-0 i to dosyć szybko i mamy Rich Queen'a, także gramy trzeci meczyk. Dobra, mała zmiana, sprzedałem Collinsa i kupiłem go z cieniem. Może teraz będzie troszeczkę lepszy. I dobra, trzeci meczyk, kurde, lecimy naprawdę szybciutko. Zobaczmy jaki składzik, okej, też nie jest jakiś nie wiadomo jak wybitny, prawie składzik bardzo podobny do tego drugiego przeciwnika. No i ładnie, no Felipe Anderson. No chłop się troszkę... Ojejku, ale to była piła tragiczna, absolutnie tragiczna, miało być to na Torresa i... No wtedy może byłby gol. Oj, dobra. W ogóle Di Natale ma dobre podania, ja lubię jak zawodnik ma dobre podania. W związku z czym, no napastnik fajny na ten moment dla mnie. Dobrze, Collins odżył, brawo. Oj, Sterling. Oj, jakby to siadło. No było, niewiele brakowało, nie ma co ukrywać. O Jezus, nie! Czemu ja to tak zepsułem? Dobrze, no niedobrze. Dobrze, że nie było, ale ładny strzał, chyba też bym tak zrobił, szczerze. Okej, Sterling, ale gościu ma naprawdę odejście i... No nie, miał być na Andersona. Nie, Daka, kurde, jakoś w ogóle widzieliście, to zmieniło mi w ogóle z Zyle. Byłem Zyle i nagle nie byłem Zyle i to mnie wybiło strasznie z rytmu. I dobra, i teraz Di Natale, dobra, Di Natale, ładnie, fajny napastniczek. Naprawdę, na razie jest klasa. Antonio Di Natale, proszę państwa, i Antonio! 2-1, no szybko wziął sprawę w swoje nogi i gol! I Antonio, Jezu, co chłop leci z typem, naprawdę, 3-0. Jednak nie. Kurde, dalej nie wierzę, że Di Natale tego nie trafi, przecież to była taka okazja, ludzie. Oj, Sterling. Sterlingiem już w tej FIFA graliśmy w ogóle. To był mój najdroższy zawodnik na początku gry. No i w sumie się nic nie zmieniło prawie, bo znowu jest prawie najdroższym zawodnikiem moim. Także taki fajny, sentymentalny trochę powrót. O, to jest właśnie to odejście Sterlinga. No on był przed chwilą przy piłce, nie? Torres, 3-1, ale lecimy. Oj, mogłem dać Natale w sumie, przecież on by miał już hat-tricka. Wywalczył karniaka. O Jezu, ale odbiór potężny.
Aj, ale kurczę, powiem wam, że czuć moc w tym składzie, oprócz tego pierwszego meczu, który był jakimś kurde falstartem. Statystyki, jak widzicie, też na moją korzyść mocno. 5 strzał, no może nie mocno, ale okej, jest okej, naprawdę jest okej. Dobrze, Collins, pięknie to się stało. No musisz, Sterling, no pokaż, chociaż on jest dużo silniejszy, aczkolwiek Sterling, o Boże, ale zapakował Raheem Sterling, klasa, ludzie, naprawdę. Normalnie kupowałem po jednej karcie, teraz stwierdziłem, że kupię może troszeczkę tańszych, wow, ładnie, trochę więcej kart tańszych. No i to była chyba dobra decyzja, bo jest taka radość z gry znowu. No i lecimy, o Jezus, Sterling, chłopie. Antonio Di Natale, nie spodziewałem się, że to wejdzie. No 5-2, ten mecz już jest raczej wygrany, to tak solidnie. Oj, ładna piłunia. Collins, kurde, ale odbiór. No teraz ta obrona troszeczkę lepsza niż była. No jest upgrade, no z Hakimiego na... jak on się nazywa? Dobrze, na Risa Jamesa. Z Luisa Hernandeza na Antonio Di Natale. Filip... ojejku. Dziękuję, Kościu. Współczuję, sorry. Nawet... ja od razu pominąłem, miałem przeprosić. Ja zawsze przepraszam, jak takie gole padają. Nie zdążyłem nawet, pominąłem. Z przyzwyczajenia też, także no, wygrywamy, no co mam mówić. Lecimy do paczuszek. Ale powiem wam jeszcze, zanim przejdziemy do tych paczek, że składem gra się naprawdę fenomenalnie. Nie sądziłem, że będzie czuć aż taką różnicę pomiędzy tym, co miałem. Ale z drugiej strony przecież pakowałem ten skład 1 000 000 końców prawie, więc no powinienem czuć różnicę, nie? No i dobra, przepalamy składziki. Pierwszy składzik w ważnych meczach. O, wywaliła mnie z futa, więc możemy sobie zerknąć też na drużynę Headliners. No, ta pierwsza czwórka z przodu naprawdę spoko. Plus Nicolo Barella, no któregoś z nich trafić naprawdę byłoby to marzenie. Także drugi składzik w ważnych meczach, trzeci składzik w ważnych meczach i ostatni składzik w ważnych meczach. Ważne mecze mamy ukończone, za to dostajemy jeszcze mega paczuszkę. Lecimy do sklepu. 77k na koncie, fajnie by było dobić stówkę, także no otwierajmy. Zacznijmy od tych najsłabszych paczek, wiadomo, czyli to będzie paczka piłkarzy, mała paczka piłkarzy Electrum. No jeden rzadki, także no... raczej nic nie będzie tutaj ciekawego. Ale jest tu, wiecie, rzadki piłkarz złoty, także zawsze propsik. No dobra, mieszana paczka piłkarzy, chyba jeszcze gorsza, bo tam było chociaż kilku srebrnych, tutaj wszyscy są i znowu złota rzadka karta. Ej, dobrze. No i dobra, chyba już te lepsze paczki z ważnych meczy. Także zaczniemy sobie teraz od... od paczki piłkarzy Electrum Prime, 80+ overalla, no zobaczmy, i czy coś będzie ok, ekraniki, spoko, Niemcy, N, Volant, a nie, o, Timo Werner, dobrze, naprawdę fajny trafik. W paczuszce może jeszcze coś znajdziemy, i uwaga, no nie, a, Timo Werner to jest duplikat, ale wymienny, także nie ma problemu. No dobra, to go, ostatnie dwie paczki, nie, w sumie to trzy, bo jeszcze 85+, mała paczka piłkarzy Prime, let's go. Zobaczmy jakiś walkaucik, najlepiej, ekrany, okej, okay. Brazylia, N, Jezus, okej, okay, spoko. No i czy coś jeszcze w środku? 8-3, jeszcze jedna, okej. Okay. No i paczuszka za całe ważne mecze. Zobaczmy, no mega paczka, no fajnie, no walkaucik by się przydał. Nie ukrywam, że walkout byłby mile widziany i czy zobaczymy, no nie. Tak w pół oddało z tych ważnych meczy, bo niby wiecie, ekraniki chyba w tych trzech ostatnich paczkach były, natomiast bez żadnego walkoutu, bez żadnego boom, no i dalej nie ma. Ale może tu jakiś cień, coś, no nic z tych rzeczy niestety. Pora na dzisiejszy gwóźdź programu. Paczka 85+. Zrobiłem ją wczoraj i przechomikowałem. Czy chomikowanie coś przyniosło? Zobaczmy. Rzadki piłkarz 85+, no oby to nie był 85, a nie 86. I już będę zadowolony, także lecimy. Czy coś tutaj wpadnie? Może Headliner? Zapraszam! Halo! Ta, chciałem, to mam, nie? No i podsumowując, jeżeli chodzi o składzik, to no jest naprawdę dobry. Fajnie się tym gra, ten Sterling wymiata, Di Natale również, ten... Felipe Anderson tak średnio, ale można mu dać styl gry i będzie naprawdę ok. W takim razie dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Widzimy się już jutro w paczce za 50 i 100. No i dodatkowo będzie oczywiście jeszcze jakiś kontencik od EA. Zobaczymy, co oni dadzą. Dzięki wam wielkie za oglądanie i siema.